graliśmy z policją i z wodociągami miasta Krakowa, więc no, drużyny doświadczone bardziej od nas. Dla nas to był pierwszy turniej. Zebraliśmy się, bo chcemy nie tylko w tych imprezach uczestniczyć jako organizatorzy, tak jak Bieg Trzech Kopców, który organizujemy jutro, czy obiekty, którymi zarządzamy i które budujemy. Chcieliśmy się poczuć też po tej drugiej stronie, poruszać. Dobry pomysł, bo on integruje też spółki między sobą i my zawsze w tym turnieju bierzemy udział. Oczywiście nie zawsze mamy takie sukcesy, że gramy w meczu o trzecie miejsce. Natomiast w tej edycji zdarzyło się coś specjalnego. Krakowski Holding Komunalny z okazji 120-lecia wodociągów podarował nam walkowerem pierwszy mecz. Także jesteśmy im za to wdzięczni. A mówiąc na poważnie, to staramy się, żeby te aktywności sportowe w firmie, nie tylko piłka nożna, bardzo mocno były rozwijane. I tutaj drużyna nas normalnie trenuje, mamy też inne sekcje. I gdzie się da, staramy się pokazywać. Zresztą jakbyście Państwo się rozejrzeli w przestrzeni, to bardzo dużo jest akcji Biegam z Kranowianką. Ten turniej piłkarski świetnie się wpisuje w nasze cele, takie cele zrównoważonego również podejścia do pracowników i do integrowania się z organizacją, w której pracujemy, z której staramy się być dumni. Strażacy to grupa zawodowa, która no, musi wykazywać się sprawnością, więc no, nie mogło nas zabraknąć na takim turnieju, aby podjąć rywalizację z innymi grupami zawodowymi, które funkcjonują na terenie miasta Krakowa. Pewna forma rozrywki i zabawy, dzięki której możemy się wzajemnie poznać, zintegrować i wspólnie pobawić. Nieskromnie powiem, jesteśmy w finale. To już jest siódmy puchar i ja myślę, że to jest rzecz bardzo ważna, bo ona pokazuje, że pracownicy różnych podmiotów, zarówno miejskich, jak i niekoniecznie miejskich, mają swoją pasję, pasję piłkarską, którą kontynuują od dzieciństwa. I fajnie, że jest stworzona taka możliwość, by prezydent mógł wręczyć puchar najlepszemu z tych zespołów w danym roku.